Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich biernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Módlmy się. Boże, któryś pouczył serca biernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I skoro mamy świętego Michała Archanioła, to jeszcze się jego opiece powierzymy. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąż do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szanowni Państwo, chcę serdecznie podziękować Ojcu Zatorowi Tesowi Dukiewiczowi, że zaszczycił swoją tutaj osobą nasze zgromadzenie i tak pięknie również nas przywitał na mszy świętej. Chcę podziękować, w tej chwili nie ma, ale pewnie do nas dotrze, ojcu doktorowi Andrzejowi Kuple, proboszczowi tej parafii. Chcę przywitać przede wszystkim pana inżyniera Gdana Jorgensena, który jest naszym gościem, to wspaniały. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. No i teraz przekazuję głos zarządowi, bo przecież to zarząd teraz rządzi w Poszkarze. Chciałam poprosić Wojtka Popkiewicza o takie rozpoczęcie tutaj nasze wewnętrzne hymnem solidarnym. Myśmy urodzeni, gdy nam serce pękło w mglisty dzień wiosenny roku 10. My smoleńskie dzieci, smoleńskie sieroty, w kwietniu urodzeni przez aniołów doty. My solidarni jak z Gdańska Hanna, drogą tak polską jak polna droga, niech jasnogórska wiedzie nas Panna, bo pan szkapliczka krzyż to znak Boga. My solidarni, my
swój odmienimy, a zdrajcom pogarda. My walczymy prawdą, nie pieśnią żałobną. Piękna solidarność, najważniejsza wolność. My solidarni przez pokolenia, póki tak będzie, to nie zginiemy. Jesteśmy wierni tym, których nie ma, a jednak żyją, bo my żyjemy. My solidarni, my solidarni, my solidarni. Po katyńskich dziadkach, po smoleńskich ojcach, my siostry i bracia, naszą matką Polska. Choć nam serce pękło, lecz z głoda i skarni duch wyrwał się w niebo, myśmy solidarni. My solidarni jak z Gdańska Anna, drogą tak polską jak polna droga. Niech gwiazdo górska wiedzie nas Panna, popatrz kapliczka, krzyż to znak Boga. My solidarni przez pokolenia, póki tak będzie, to nie zginiemy. Jesteśmy wierni tym, których nie ma, a jednak żyją, bo my żyjemy. My solidarni, my solidarni, my solidarni. Chciałam tylko powiedzieć, że mamy sporo rzeczy do załatwienia i do namówienia się i zaapelować tylko o taką dyscyplinę i sprawność i przesunięcie akcentu z tych formalności, przez które musimy przejść, żeby to sprawnie zrobić, żeby mieć czas na najważniejsze rzeczy, czyli na zaplanowanie przyszłości i ustalenie najważniejszych rzeczy właśnie na przyszłość. Bo jest sporo, jest co najmniej jedna bardzo ważna rzecz, którą chciałabym, żebyśmy tutaj omówili. Bardzo konkretna i tutaj jest potrzebna Państwa uwaga i deklaracja. Także przekazuję głos teraz Jackowi. Jeszcze raz pytam. Sprawy formalne. Mam nadzieję, że wszyscy delegaci podpisali się na liście, to ważne. Okej. Okay. W związku z tym oświadczam, że w pierwszym terminie, który był wyznaczony na 12.45, nie zjawiła się wystarczająca ilość delegatów, żeby było forum, a więc obowiązuje termin drugi. W drugim terminie na 35 wybranych delegatów zjawiło się 30 delegatów, a więc ważne zgromadzenie jest ładne, żeby wybierać władze stowarzyszenia, co jest bardzo ważne, ale również uzupełnienie się komisji rewizyjną, wybierać prezesa zarządu i nowy zarząd. To jest tytułem formalnego stwierdzenia ważności ważnego zgromadzenia. Natomiast chciałbym, żebyśmy teraz wszyscy Państwo otrzymaliście agendę ważnego zgromadzenia, porządek ważnego zgromadzenia, przyjęli ten porządek ważnego zgromadzenia, przy czym chciałbym, żebyśmy po pierwsze, patrząc już na te godziny, widzimy, że jesteśmy troszeczkę do tyłu z czasem, a więc żebyśmy przyspieszali niektóre punkty, które są historią, którą powinniśmy znać, a każdemu przysłałem również sprawozdanie ważnego zgromadzenia oddziału, przepraszam, sprawozdanie oddziału z działalności w ubiegłym roku. Również Ela przysłała swoje sprawozdanie, więc postaramy się te oficjalne sprawozdania zerwerować bardzo szybko, tak żeby jak najwięcej czasu było na te ważne punkty, o których wspomniała Ewa, no i w ogóle na dyskusję. Czy w związku z tym akceptujecie Państwo porządek ważnego zgromadzenia, a jeszcze tutaj uwagi właśnie do porządku? Chciałem zgłosić taką poprawkę do tego porządku. Czy w związku z tym, że wszyscy dostali te sprawozdania oddziałów,
a spraw jest do omówienia dużo, czy przegłosujemy, że sprawozdań z tych oddziałów byśmy nie... Proponuję, żeby były sprawozdania minutowe, dwuminutowe, dosłownie kilku, czyli takie bardzo króciutkie, żeby każdy przewodniczący mógł jednak wstać i chociaż dwa słowa powiedzieć. Przynajmniej się pokazać, jakie są osoby, które chciałyby tych przewodniczących zobaczyć. Dosłownie półtorej minuty. Będziemy pilnować czas. W takim razie pytanie, czy Państwo akceptujecie porządek danego zgromadzenia? Tak. Dziękuję. W związku z tym przechodzimy do punktu drugiego, czyli wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia. Jak zawsze można powiedzieć, osobą, którą chcemy zaproponować, jest wybitny działacz związkowy, ale nie tylko działacz związkowy, również działacz Stowarzyszenia Godność i wspaniały człowiek, wielki patriota Stanisław Kudakowski. I w imieniu zarządu proponuję, żeby Stanisław Kudakowski był przewodniczącym dzisiejszego walnego zgromadzenia. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Jednomyślnie Stanisław Kudakowski został wybrany przewodniczącym walnego zgromadzenia. Oddaję głos przewodniczącemu. Będziemy wybierać protokolanta. Dziękuję Państwu za zaufanie. Przechodzimy do sprawozdania z działalności zarządu. Proszę Ewę Stankiewicz. I 5 minut, także bardzo proszę krótko i treściwie. Czyli dostałam formę tutaj, ale ponieważ wysłałam wszystkim z Państwem, Państwu to sprawozdanie dzisiaj w nocy, więc najprawdopodobniej większość jednak nie mogła zostanie się tym zapoznać, ale macie to Państwo w swojej skrzynce mailowej, więc ograniczę to do absolutnego minimum. Zarząd, Państwo wiecie, w jakim składzie się prezentuje. Ja, Ewa Stankiewicz, Jacek Kazimierski, Natalia Tarczyńska, Jadwiga Chmielowska, która dotrze tutaj do nas w ciągu 2 godzin, i Grzegorz Kutermankiewicz. Jeśli chodzi o struktury, to mamy 10 oddziałów. Te oddziały będą się tutaj prezentować i każdy z nich, zdaje się, że chyba z wyjątkiem Bydgoszczy, tak? To tutaj będzie, pokaże się, więc też myślę, że mogę pominąć ten punkt. Z działania zarządu wymienię tylko, macie to Państwo wszystko w sprawozdaniu, które wysłałem, natomiast z najważniejszych działań w tym roku, który minął, moim zdaniem to było wsparcie Ukrainy w jej walce z prorosyjskimi terrorystami. I my byliśmy na Ukrainie z namiotem Solidarnych. Wywiesiliśmy banery na Majdanie, występowaliśmy na scenie na Majdanie. Przeszliśmy też z takim protestem przez Majdan. Było to bardzo realne, konkretne wsparcie, które spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem. I druga bardzo ważna rzecz, która się nie skończyła, właściwie dopiero się zaczęła, i to jest też nasze tak naprawdę najważniejsze zadanie na przyszłość w tym roku. Najważniejsze z najważniejszych, to znaczy wyegzekwować skutecznie, i nad tym trzeba się zastanowić. My mamy taką propozycję i chcemy Państwa tutaj, to jest bardzo ważne, jak skutecznie wyegzekwować uczciwe policzenie wyborów. Myśmy, Państwo wiecie, że myśmy protestowali, wspólnie protestowaliśmy w sprawie fałszerstw wyborczych w zeszłym roku. W tym roku szykują się 2 tury, 2 sesje wyborcze i wszystko wskazuje na to, że jeśli nie dopilnujemy tych wyborów, to one zostaną sfałszowane. I my tutaj jesteśmy po to, między innymi, żeby do tego nie dopuścić. A jak się zastanowić, bo jest skuteczna propozycja, to za chwilę. Właściwie tyle, znaczy
Jeśli chodzi o podsumowanie, ale też takie spojrzenie w przyszłość, jeśli chodzi o strategię, charakter naszej organizacji. My działamy głównie akcyjnie, skupiamy się na protestach, czy, ale nie tylko protestach, takich działaniach twórczych, państwowo-twórczych. Natomiast jesteśmy coraz bardziej zgraną, sprawną i skutecznie egzekwującą prawa grupą osób, która ma siłę. I tak jak nas tutaj postrzegam, że tak jak tutaj jesteśmy, tylko w tym gronie chcemy się zebrać, my możemy bardzo, bardzo dużo, nie oglądając się na inne organizacje, nie oglądając się na partie, nie oglądając się na nikogo innego. Tak jak tu jesteśmy, tylko i wyłącznie my w tym gronie jesteśmy w stanie zmienić Polskę. I między innymi o tym też będziemy mówić tutaj na tym spotkaniu, właśnie o strategii, o metodzie działania na najbliższy rok. To tyle sprawozdania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, i teraz tak, to nic się nie stało. To...